i prowadził ważne międzynarodowe negocjacje, bo nawet wrogowie Partii Demokratycznej chyba myśleli o tym, że jednak jest prezydent ich Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych wszystkich Amerykanów. I musimy się także tego nauczyć, że niezależnie od antypatii, sympatii i tego, że mamy prawo krytykować polityków, w pewnych sytuacjach możemy od nich oczekiwać spojrzenia na całość narodu, całość. No tak, ale u nas takiej dojrzałości jednak nie ma. Panie profesorze, przypominam sobie wizytę pana Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, wizytę, no, ten wyjazd do Gruzji, taki bardzo, prawda, bezpieczny. To potem komentarze, jaki profesor Kołorowski przodował w takich komentarzach, które atakowały wspólnotowe podłoże tej prezydentury. No i teraz ponosi pewną cenę za to. Okazało się, że i jego prezydentura została bezlitośnie przez wyborców skrytykowana i mimo ogromnej przewagi przegrał z politykiem o wiele mniej doświadczonym, ale takim, którego przekaz trafił po prostu w sposób myślenia, w tęsknoty i ambicje wielu Polaków młodszych i starszych. No właśnie. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, takie szczere zapytam. Jak pan uważa, jako ten analityk, socjolog, czy, bo powiedzmy sobie szczerze, że sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę na obywatelach polskich, na Polakach nie robi wrażenia, tylko wrażenie robi szum wokół tego uczyniony w Europie, Unii Europejskiej czy w Niemczech szczególnie. Jak pan uważa, czy społeczeństwo ulegnie temu klęgorowi takiemu europejskiemu? Mam nadzieję, że nie, no bo przecież społeczeństwo chyba coraz częściej dostrzega, gdy przyjeżdża do nas pan Timmermans, ważna osoba w Komisji Europejskiej, nauczać nas co do tego, jak mamy uporządkować sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Społeczeństwo dostrzega, że to jest polityk holenderski, a w Holandii w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego, a co więcej, są zapisy zakazujące innym podmiotom interpretowania ustaw. A więc elity Unii Europejskiej zachowują się co najmniej niespójnie, niekonsekwentnie. Widać, że są stronnikami w pewnej grze politycznej, a nie chodzi o samo państwo prawa. Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w Naszych Domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, witam serdecznie w czwartek 9 czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą panie o imieniu Pelagia i panowie o imieniu Felicjan. Do wszystkich solenizantów, a także jubilatów od Radia Maryja płyną życzenia Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Niech wszyscy znajdujący się wokół Państwa darzą Was życzliwością i wszelką pomocą. Pan prezydent Lech Kaczyński pomylił sobie nazwiska zawodników, prawda, polskich, tam grających w zespole narodowym. No to były komentarze oczywiście. Nasz reporter Paweł Balinowski. Premierzy grupy łączącej Polskę, Węgry, Czechy i Słowację debatują w czeskiej Pradze. Grupa Wyszehradzka nie mówi jednak jednym głosem. Polska i Węgry są znacznie mniej euroentuzystyczne niż Czechy i Słowacja. W faktach ten temat śledzi Krzysztof Berenda. Posłuchajcie, na czym konkretnie polega ten podział. Na tym, jak poszczególni premierzy widzą Europę. Polska premier Beata Szydło przypominała w trakcie szczytu Grupy Wyszehradzkiej, że unijne instytucje zbyt mocno naruszają suwerenność krajów członkowskich. Jest pokusa w tej chwili w wielu instytucjach do tego, żeby jeszcze bardziej się rozpychać. Z kolei węgierski premier stawiał pytania o sens dzisiejszej Unii. Słowom premiera Orbana i premier Szydło przeciwstawiał się czeski premier Bohuslav Sobotka. Populizmus, prestużba, nacjonalizmu. W Europie rośnie populizm, nacjonalizm, wygrywają partykularne interesy. Mamy brak wiary w Europę i musimy temu zapobiec, wrócić do podstaw, do dbania o pokój. Pomimo tego rozdźwięku między Polską i Węgrami z jednej, a Czechami i Słowacją z drugiej strony, wszyscy premierzy mówili, że chcą teraz wspólnie nadawać ton reformie Europy. W lipcu amerykańscy specjaliści podejmą próbę wyciągnięcia z dna Morza Karaibskiego czarnej skrzynki statku El Faro, dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Na pokładzie tej jednostki były 33 osoby, w tym 5 Polaków.
A teraz przygotowywana jest nowa ekspedycja. Operacja przeprowadzona zostanie na początku lipca. Czarna skrzynka spoczywa na dnie Morza Karaibskiego, niedaleko wraku kontenerowca. Śledczy liczą, że uda się odczytać zapis. Być może dowiemy się, co działo się w ostatnich minutach rejsu. Wiadomo, że kapitan płynął mimo ostrzeżeń w sam środek huraganu. Jednostka przegrała walkę z żywiołem. El Faro stracił kontakt ze strażą przybrzeżną 1 października ubiegłego roku po zgłoszeniu, że nabrał wody, a silniki straciły moc. Teraz w faktach ważna wiadomość sprzed chwili. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ciężko ranne w strzelaninie, do jakiej doszło w dyskotece w nadmorskim kurorcie Słoneczny Brzeg w Bułgarii. Jednym z rannych jest szef mafii narkotykowej Dimitar Żeliaskow. 44-latek jest jednym z najbardziej znanych szefów mafii w Bułgarii. W 2001 roku bomba podłożona w samochodzie Żeliaskowa zabiła jego żonę, szwagra i ochroniarza. Radio Muzyka. Prawie 170 zawodników z całego świata już dziś stanie na starcie małopolskiego wyścigu górskiego. Drugą najważniejszą kolarską imprezę w Polsce rozpocznie Kryterium Mały Złoty Pierścień Krakowa. W kolejnych dniach zawodnicy wyjadą na etapy górskie. Znaje dobrze dwukrotne zwycięzca wyścigu Marek Rutkiewicz. Pierwszy etap się kończy ciężkim bardzo podjazdem w Alverni i to myślę, że ten pierwszy etap ułoży klasyfikację generalną tego wyścigu. Drugi, trzeci etap pewno będzie ataków, różnych prób ucieczki od peletonu, ale klasyfikacja generalna raczej się na tym pierwszym etapie ułoży. Przypomnę, 54. Małopolski Wyścig Górski startuje o 17.00 oczywiście w Krakowie, a przez następne 3 dni kolarze przejadą przez Trzebinie, Alvernię, Niepołomice, Nowy Targ, Grzechołowskie, Termy i powtórzę Nowy Targ. Czas na rozmowę Konrada Piaseckiego. Z baremazatami na RMF24.pl rzecznik finansowy Aleksandra Wiktorow. Dzień dobry, witam. Dobry. W sporze między frankowiczami a bankami pani rzecznikuje i broni raczej tych, którzy kredyty dawali, czy raczej tych, którzy je wzięli? Moja funkcja jest funkcją ochrony konsumenta. Muszę patrzeć raczej ze strony klientów, co nie znaczy, że każdy klient ma rację. Klientów frankowiczów uważa pani generalnie za oszukanych, poszkodowanych, nabitych kredytową butelką? No tutaj jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że oczywiście banki chciały jak najwięcej zarobić, a ludzie chcieli jak najmniej płacić. Banki postępowały nieuczciwie? Czy tylko były takie elementy umów kredytowych, gdzie mogły być nieuczciwe. Ale oczywiście też. No, chciwość jest, powiedziałabym, cechą obydwu stron. Ale gubi banki ta chciwość dzisiaj? Kiedy mówimy o możliwości uchwalenia ustawy frankowej, czy propozycjach najróżniejszych prezydentów, które właśnie pojawiły się w obie. Rzeczywiście w podawanych kosztach ewentualnego przewalutowania według różnych metod, to te koszty są bardzo duże na przyszłość. Ale czy to jest tak, że banki gremialnie i wszystkie były nadto pazerne i nadto nieuczciwe? Czy też jest tak, że są punktowo, można wskazać, te, które postępowały nie fair oraz wiele innych, które były absolutnie legalne? Oczywiście, że banki są tutaj bardzo różne. Były też takie banki, które w ogóle nie udzielały kredytów walutowych. I tym, rozumiem, pani dzisiaj przyklaskuje. No tak jest. Natomiast były takie, które bardzo do tego podchodziły rzeczywiście z potrzebą dużego zysku i w związku z tym te wszystkie elementy umowy, które były zawarte, były dosyć, powiedziałabym, niekorzystne, a właśnie tak jak pan mówił, czasami oszukujące. Na pytanie, czy kredyty frankowe albo generalnie kredyty walutowe łamały prawo, odpowiada pani jak? To zależy, dlatego że... Czy nie ma jednej odpowiedzi? Nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że każdy sobie rozumie pod kredyt walutowy to, co chce. A są tak generalnie dwa rodzaje tych kredytów walutowych. No są w ogóle walutowe takie, które się dostaje w walucie i spłaca w walucie, ale takie to raczej są u nas rzadkością. Są takie, które są indeksowane w walucie, czyli dostaje się w złotówkach. W umowie się ma napisane w złotówkach, raty ma się napisane w złotówkach, a tylko się indeksuje, waloryzuje okresowo. Najczęściej były to dwa takie. Przychodził człowiek do banku, mówił, potrzebuje, nie wiem, 500 000 złotych. Bank powiedział, no dobrze, dzisiaj to jest 250 000 franków, dajemy ci 500 000 złotych, ale 250 000 franków pan zapisał. Denominowane w walucie obcej, czyli właśnie ustalone w walucie obcej, ale wypłacane człowiekowi w złotówkach i również te raty płacił w złotówkach. Uważa pani, że dzisiaj kredytowicze frankowi są na tyle złej sytuacji, że trzeba ich ratować, żeby ich kursy nie przywaliły? To znaczy tak, jeżeli chodzi o raty bieżące, to te raty ciągle nie są wysokie, nie wzrosły dużo. Najważniejszym problemem tych wszystkich, którzy kredyty walutowe brali, a przede wszystkim frankowe, to jest to, że spłacają, a kwota do spłaty ciągle im rośnie. I to jest ich problem. To jest ich problem, że to jest taka, że nie mogą się z tego wyplątać. I żeby rozwiązać ten problem, trzeba specjalnej ustawy? Ustawa by była bardzo trudna, dlatego że, jak powiedziałam, są różne rodzaje tych kredytów i każdy bank miał inne
rozwiązania i ustawę, która by to wszystko w jednym miejscu zebrała, to ja sobie to po prostu nie wyobrażam, kto mógłby napisać, bo zawsze czegoś by brakowało dla kogoś. Prezydent może ogólnie coś oznaczać, ogólne zasady gdzieś określić, natomiast później każdy bank miał zupełnie inne zasady. No ale jakaś ustawa, pani uważa, no bo dzisiaj jest ta ścieżka przemyśliwana przez rządzących. Prezydent bardzo intensywnie pracuje, zgłasza kolejne pomysły. Teraz wczoraj pojawiły się głosy ekspertów, które mówią, co należy w tej ustawie umieścić. W ustawie takiej określone jakieś granice górne, dolne właśnie tych spreadów, czyli kursów, jakie były stosowane. Można powiedzieć ewentualnie, w jaki sposób te stałe kursy uwzględniać czy nie uwzględniać. No i to w zasadzie wszystko. A można powiedzieć koniec. Wyrzucamy w ogóle franki, euro, dolary z polskiego systemu spłacania kredytów. Przewalutowujemy kredyty po tym kursie, po którym wszyscy je wzięli i od dzisiaj mówimy wyłącznie o tym. No to bardzo by byli jedni uprzywilejowani, ci, którzy brali po te 2 złote, prawda? A inni, no... dużo gorszej sytuacji, to oczywiście, że to można powiedzieć, że to jest loteria, tak jak czy uważam, że to rozwiązanie nie. To rozwiązanie nie, dlatego, że tutaj ja muszę za to zapłacić, tak? Bo te koszty jednak jakieś tam by były. I w związku z tym uważam, że ci, którzy brali kredyty w złotówkach, musieli wypłacić jakieś większe opłaty, większe rozmaite mieć procentowania swoich różnych operacji bankowych po to, żeby inni na tym zyskali, to chyba nie do końca tak. Ale banki tak bardzo za to zapłacić, że zachwiałoby to system bankowy. Znaczy, czy zachwiałoby, to nie wiem, bo to w zależności od przyjętego rozwiązania i jak pan wie, te granice, prawda, od 30 do 80 miliardów złotych były podawane. Więc to wczoraj eksperci prezydenta powiedzieli, że 30-40 miliardów rozłożone w taki czas. No to jeżeli na taki czas, to rzeczywiście nie będzie. No ale ja jestem też takiego zdania, że jeżeli coś robimy na korzyść jednej grupy, to nie może być kosztem drugiej grupy. Czyli zawsze dla mnie jest dopuszczalna pomoc taka, żeby nie mieli lepiej niż złotówki. Tak? To jest ta granica. Bo pytanie, że jeśli mówimy o tych stratach potencjalnych stratach banków, pytanie jest takie, czy rzeczywiście w całej tej operacji finansowej, jakiej było udzielanie kredytów we frankach, banki miały do czynienia z walutami obcymi przede wszystkim strajkami, czy nie? W tych udzielanych złotowe tylko indeksowane we frankach, to oczywiście, że nie. W tych, których mówimy, dajemy 250 tysięcy złotych, ale przeliczamy na 3,5 roku. Jeśli chodzi o tych, którzy się na tym zdają, to mówią, że tam też klienty większe będą były potrzebne. No bo w tak, bo nie dokładali we frankach i nie płacili we frankach. Ja uważam, że część płaciła później raty we frankach. Także, że ja nie myślę, żeby na rynku właśnie tych kredytów cała ta kwota, która odpowiada wartości kredytów we frankach, była w danym momencie, w każdym momencie. Czy co? Czy mamy do czynienia? Ale to inne te straty, to są troszeczkę... Oczywiście to było zapisywane tak księgowo, ale mamy do czynienia z tym troszeczkę też taką sytuacją, że jeżeli... Święta Trójco, jedyny Boże, miłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami, Święty Józefie, módl się za nami, przesławny potomku Dawida, módl się za nami, Światło Patriarchów, módl się za nami, Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami, Przeczysty Stróż Dziewicy, módl się za nami, Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami, Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami, Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami, Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami, Józefie Najczystszy, módl się za nami, Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami, Józefie Najmężniejszy, módl się za nami, Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami, Józefie Najwierniejszy, módl się za nami, Zwierciadło Cierpliwości, módl się za nami, Głośniku Ubóstwa, módl się za nami, Wzorze Pracujących, módl się za nami, Ozdobo Życia Rodzinnego, módl się za nami, Opiekunie Dziewic, módl się za nami, Podporo Rodzin, módl się za nami, Pociecho Nieszczęśliwych, módl się za nami, Nadzieją Chorych, módl się za nami, Patronie Umierających, módl się za nami, Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami, Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, stanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modlił się Wojtek z parafii Trzynicy Różanej. Szczęść Boże!